Hejka, ja właśnie wychodzę na blog o Wigilię. Zaraz jadę do Złotych spotkać się z osobami, z którymi tam idę. Mam na sobie czarną sukienkę, w sumie potem może Wam jakoś pokażę outfit. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo podekscytowana i oczywiście zabieram Was tam ze sobą. Myślałem, że będę kiedykolwiek pisał książkę, ale... Cały panki od włoskiego pana. Ale, tak jak wspomniałem, no, bardzo inteligentny piesek. Ziomuś, wrzuciłem ci parę zaje fajnych wlepek na furkę. Chyba się nie obrazisz. Są piękne. Witam. Hejka. Nic nie powiem. Smutek trochę. Ola, do was nic nie chcę powiedzieć. No jak nie chcę? No oszukuję. Patrz, nic nie chcę mówić. Przejmujemy kamerę. Przejmujemy kamerę. To jest jakiś vlog, co tu się dzieje? Vlog. Nie wiadomo ogółem, ale prowadzimy... Prowadzimy vloga teraz. Dzień dobry. Cześć kochani. Hejka kochani. Hej kochani. Hej. Hej. Tu gram. Karolina ze stylizacji. Chciałabym powiedzieć, że jesteśmy na imprezie Bloga Wigilia 2014 i Ola wypiła cały alkohol, zjadła tutaj. Historia dla nas, trochę smutek. Ale ja wam mówiłam, to było u mnie na kanale, że w ogóle ludzie wykminili, ty tego nie wiesz. Oni wykminili, że Orczak mówi, że zamawia ubrania Eski, a naprawdę jest na metce Enka. Ona się odkuza w internecie. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, tak? I trzeba to bardzo kminić i ja trzeba spędzić na tym czas. Ja wam powiem, tak w sekrecie, że ja zamawiam wszystkie L-ki i XL-ki z etniskich stron, więc spoko. Ona jest chuda, naprawdę. A ja też grubo nie jestem, więc wiecie o co chodzi. Zobaczcie na nią. Zobaczcie, ona nic nie jest. Tak naprawdę wygląda jak... Spójrzcie na to, szo powiecie. Szo powiecie, co słychać. Szo powiecie, yo, yo. Widać cię. Idzie. Piszczymy. Zróbson z gościnnym udziałem Krzysztofa Zalewskiego, Złota Góra, po 25. Dlaczego się śmiejesz? No, bo mamy tu fajne warunki. Jest zarąbiste. Wgrywamy film i będziemy jeść. Boom! Sklep. Show me what
być gwiazdą. Ewa. Ładnie ta chojneczka. Poproszę cię, kocię. Ewa i jej miłość. Hej, cześć, jesteśmy teraz u Oli i mam dzisiaj imieniny, ale nikt mi nie złożył życzeń oprócz Patrycji i ogólnie jeszcze fajnie. Dziękuję. Dużo miłości. Olciak śpi.